A więc Ewangelia według świętego Jana, tak to jest nazwana Ewangelia Janowa, czyli inaczej czwarta Ewangelia. I to jest tekst, który no właśnie wszyscy na pewno dobrze znamy i który od początku chrześcijaństwa budził niezwykle głębokie zainteresowanie. Wiadomo, że Ewangelie są tymi tekstami, które stanowią jakieś takie jądro tradycji chrześcijańskiej. Każda duchowa tradycja, także chrześcijaństwo, ma swoją duchową literaturę. Także ta podobnie jest właśnie z chrześcijaństwem. Ewangelie stanowią jądro. Natomiast Ewangelia świętego Jana zajmuje trochę miejsce szczególne. Z jednej strony to jest tekst, który jest pisany bardzo prostym językiem. Jeżeli porównamy sobie właśnie język Ewangelii świętego Jana, a pozostałych Ewangelii trzech, czyli tak zwanych Ewangelii synoptycznych, no to to się rzuca po prostu w oczy prostota tego języka. I tak jest zarówno jakby w wersji oryginalnej, czyli w języku greckim, bo w takim języku zostały spisane i wszystkie Ewangelie, i cały Nowy Testament. Ale to także widać, gdy się czyta polski tekst, tak? Gdzie no właśnie pewne frazy tam się wręcz powtarzają, prawda? Dużo słów się powtarza, ten język jest stosunkowo niewyszukany. I to wszystko z jednej strony no właśnie pozwala jakoś łatwo się zaczepić o ten tekst, bo to brzmi tak nieskomplikowanie, ale później się okazuje, i to chrześcijanie od pierwszych wieków zauważali, że ten tekst ma niesamowite poziomy głębokości.